Jeżeli coś jest skuteczne, jest proste i jest skuteczne, to jest warte, żeby o tym mówić i warte, żeby to stosować. Już poprzez samo oddychanie moglibyśmy wydłużyć swoje życie o kilka lat. Witam Państwa serdecznie na kanale Zioła, które leczą. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o stresie i o prostych metodach radzenia sobie z tym stresem. Dlatego dzisiejszym gościem jest Maciej Bętkowski, który jest bioenergoterapeutą, instruktorem metody Silvy oraz sportowym trenerem mentalnym. Tak, zgadza się. Dziękuję Agnieszka za zaproszenie. Witam Państwa. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem przewlekłego stresu, który dotyka nas wszystkich na co dzień. Jedni mają więcej stresu, drudzy mają mniej, ale również wiemy o tym, że no niestety stres bardzo negatywnie wpływa na nasz organizm, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. I tutaj chciałam zadać Tobie pytanie, w jaki sposób możesz nam podać proste metody, które możemy wykorzystać w swoim życiu na co dzień, żeby radzić sobie z tym stresem, żeby zbudować taką tarczę ochronną, która będzie na co dzień nas chronić przed tymi skutkami negatywnymi stresu przewlekłego i takiego codziennego, które nas spotyka. Jest wiele technik i różnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Skoncentruję się dzisiaj na takich dwóch prostych technikach. Jeżeli miałbym doradzić komuś z Państwa taką najprostszą techniką na już tu i teraz, jaką możemy zrobić, to oddech. Oddech jest czymś, co spowoduje, że ten stres będzie automatycznie wyrzucany z naszego ciała. Możemy sobie to przećwiczyć od razu. Dobrze, to jeszcze zanim powiesz tą metodę, to chciałam się tutaj zatrzymać i zadać Ci pytanie, dlaczego ten oddech jest właśnie dla nas tak bardzo istotny? Oddech jest istotny dlatego, że rodzimy się z pierwszym oddechem i z ostatnim oddechem umieramy. I z mojej długotrwałej pracy z ludźmi zauważyłem, że po tym, jak oddychamy, od razu widać stan człowieka, w jakim się znajduje. Po tym, jak ktoś oddycha, widać, czy oddycha głęboko, czy oddycha płytko. To jest bardzo ważne. Jeżeli my jako ludzie skoncentrujemy się na tym, że zaczniemy zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób oddychamy, przyjrzymy się temu, to będziemy wiedzieli, że czy jesteśmy zestresowani, czy nie. Czy oddychamy prawidłowo, czy nie. Dlatego uważam, że ta technika jest crucial, jakby powiedzieć po angielsku, czyli jest taka podstawowa, żeby zwrócić uwagę na to, jak oddychamy. Większość ludzi z nas oddycha bardzo krótko i bardzo płytko. Już poprzez samo oddychanie moglibyśmy wydłużyć swoje życie o kilka lat. Czyli tak naprawdę możemy, zmieniając prawidłowo oddychać, możemy nie tylko wpłynąć na stres, ale ogólnie poprawić kondycję na przykład całego naszego organizmu. Oczywiście sportowcy głównie zwracają uwagę na to, w jaki sposób oddychają. Tak? Wiadomo, że prawidłowy oddech spowoduje to, że bicie naszego serca jest wolniejsze albo szybsze. I dlatego proponuję, żebyśmy zaczęli od oddechu. Dobrze, no to naucz nas. Ja Was niczego jakby nowego nie nauczę, tylko przypomnę, w jaki sposób to można robić, bo tak naprawdę całą wiedzę człowiek ma w sobie i od urodzenia każdy z nas posiada tą wiedzę. Ja mogę tylko jedynie przypomnieć, w jaki sposób to robić świadomie. Więc załóżmy, jeżeli ktoś jest zestresowany, jeżeli ktoś z Was tutaj, z widzów, jest w tej chwili zestresowany i chciałby to zastosować od razu, to zróbmy takie małe doświadczenie. Chcesz z nami przeprowadzić? Oczywiście. Okay. Dobra, to będę prowadził. Najpierw opowiesz, jak będziemy robić. Będę prowadził taką bardzo krótką relaksację, skoncentrowaną na oddechu. Będę prosił, żebyśmy robili wdech przez nos. Będziemy wtedy sobie wdychać w nos. Starali się, żeby oddech był długi i spokojny. I będziemy, ważne, wydychać lekko uchylonymi ustami i starać się, żeby ten wydech był jak najdłuższy, jak najspokojniejszy. I w momencie, gdy już nie będzie oddechu w płucach, powiem sobie słowo. Jak myślisz, jakie? Spokój. Tak. Agnieszka już wie, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej. Powiemy sobie słowo spokój. I co jest ważne, proszę Państwa, to słowo spokój powiedzcie sobie tak, jakbyście mieli małe dziecko na rękach i chcielibyście do niego powiedzieć spokój, spokój. Tak jakbyście chcieli je uspokoić. To nie ma być takie wojskowe spokój. Spokój. Tylko takie miękkie, łagodny spokój. To my wydajemy sobie sami komendę, którą ma za zadanie wprowadzić nasz silnik tak jakby w samochodzie jechać, włączyć nagle na luz i dajemy sobie ten czas, żeby te wysokie obroty przeszły na takie spokojne. Robimy doświadczenie? Robimy. Okej. To zróbmy tak, zamknijmy sobie oczy, przenieśmy sobie świadomość do wnętrza siebie i zwróć uwagę na swój oddech. Jaki on jest teraz? Troszkę za szybki. Troszeczkę jeszcze gdzieś tam działa też stres, że nagrywamy. To jest naturalne. Że jest kamera, tak, dokładnie. Tak. Teraz każdy przed telewizorami, smartfonami, telefonami zwraca uwagę na swój oddech. Oczy mamy zamknięte. Jeżeli masz okulary, to możesz je teraz ściągnąć. To jest jeszcze chwilka, ten moment. Przyjrzyj się, jak oddychasz. I teraz zaczniemy to ćwiczenie. Uwaga, zrobimy teraz spokojny, długi, świadomy wdech przez nos. Uwaga, wdech przez nos. I zrób długi, świadomy wydech lekko uchylonymi ustami. Na końcu weź sobie spokój. Jeszcze raz wdech przez nos. Spokój. Długi, spokojny wydech. Spokój. Spokój. Jeszcze raz wdech przez nos. Zrób długi, spokojny wydech. I podczas wydechu przenieś świadomość na ramiona. Rozluźnij ramiona. Spokój. Spokój. Jeszcze raz wdech. I wydłuż wydech. Spokój. Spokój. Kontynuujcie teraz samodzielnie. Długie, spokojne wdechy i jak najbardziej długie, spokojne wydechy. Przy słowie spokój możecie świadomie rozluźnić ramiona, rozluźnić barki, rozluźnić ręce. Spokój. Jeszcze kilka. I takie jak jeszcze dwa ostatnie, to zróbcie z takim I czujecie, że to powodowało takie tak jakby coś zeszło z ciała. Ale ja mam wrażenie, że już samo to powolne wdychanie powietrza, nabieranie powietrza i powolny wydech już działa tak wyciszająco, relaksująco, uspokajająco. Bynajmniej na mnie tak działa, że to już się czuję zdecydowanie bardziej komfortowo. Tak. Jeżeli ktoś z Was poczuł coś takiego, napiszcie proszę w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, kto z Was pierwszy raz miał takie poczuł. To będzie fajne, bo każdy będzie mógł przeczytać, ile osób coś takiego faktycznie poczuło i jak taka prosta technika może już od razu w momencie, czy przed spotkaniem, czy przed klasówką, czy przed sprawdzaniem, czy nawet w trakcie jakiejś sytuacji tak naprawdę, jeżeli mamy kilkanaście sekund, to też już możemy tak naprawdę zrobić. Tak. To ćwiczenie. Proste? Proste. Proste i najważniejsze, że takie do zrobienia w każdym praktycznie momencie, kiedy będziemy tego potrzebować. Więc myślę, że taka technika każdemu z nas się przyda na co dzień. Uważam, że techniki powinny być skuteczne. Jeżeli coś jest skuteczne, jest proste i jest skuteczne, to jest warte, żeby o tym mówić i warte, żeby to stosować. To jest najprostsza technika, jaką znam i najbardziej szybka do zastosowania i najbardziej skuteczna. Tak, i każdy może się jej nauczyć, może ją stosować na co dzień. Super. Co jeszcze byś nam mógł zaproponować, oprócz tej metody oddychania? Technik tak naprawdę jest wiele. Jeżeli miałbym powiedzieć o takiej naprawdę skutecznej technice, która jest w stanie usunąć taki stres długofalowy, taki, który został nagromadzony na ciele poprzez różne zdarzenia, nasze sytuacje stresowe, czy w pracy, czy w rodzinie, czy w jakimś innym środowisku, w którym toksycznym, załóżmy, jesteśmy i powoduje to w nas długotrwały stres, to proponowałbym wyjść z tej sytuacji, udać się w miejsce, gdzie energia jest czysta, która doda nam, która potrafi zabrać z nas ten napięcie stresowe. Takim miejscem na przykład może być las, może być park, może być przyroda. Gdzieś, gdzie jeżeli my wyjdziemy do lasu, do parku, do przyrody, wtedy znajdujemy się w miejscu, które może zabrać z nas ten stres. Rozumiem. Czy taką metodę wyjścia możemy też stosować, jeżeli jesteśmy narażeni na taki przewlekły stres? Bo bardzo dużo z nas ma przewlekły stres w pracy, być może w domu, być może właśnie ma problemy zdrowotne i to też codziennie mu dostarcza tej osobie tego stresu, czyli jakby no, żyjemy teraz w takich czasach, że ten stres jest niestety dla większości z nas permanentny, obciąża nas codziennie i czy to też jest taka metoda właśnie dla nas wszystkich, którzy jesteśmy przytłoczeni tym przewlekłym stresem właśnie. Metoda jest dla wszystkich, aczkolwiek wymaga troszeczkę rozszerzenia swojej świadomości. Świadomości mam na myśli to, że o jakby krok do przodu, dla niektórych już jest to świadome, dla niektórych z Państwa może być to dopiero pierwsze jakby wejście w taki rodzaj świadomości, ale mam tutaj na myśli o świadomość siebie jako istoty energetycznej. Mówię tutaj teraz z pozycji osoby, która jest bioenergoterapeutą i od lat pracuje z biopolem człowieka. Co znaczy świadomość energetyczna swojej własnej istoty? To znaczy, że oprócz ciała fizycznego, które mam i wszystkich narządów i układów wewnętrznych, mam mojego ciała fizycznego, posiadam też tak zwane ciało energetyczne, czyli biopole, tak zwaną aurę. I teraz to, co znajduje się w moim ciele fizycznym, jeżeli ono jest zestresowane, jest spięte, ma automatyczne odbicie tego widać w polu magnetycznym. I to pole magnetyczne jest gęste, staje się... Pamiętasz, Agnieszka, jak były te telewizory takie pierwsze z tą poduszką taką, że się dotykało ekran? Tak. Pamiętacie Państwo, były telewizory, dotykało się, pamiętacie? Ja pamiętam, to były te pierwsze duże kineskopy. To dokładnie tak samo jest z naszym polem magnetycznym. Ono staje się gęste, staje się takie ostre, takie igiełkowe. Idzie to odczuć, że po prostu jest taka poduszka taka na naszym polu magnetycznym. I teraz, jeżeli ja już mam świadomość tego, a może chcielibyście Państwo poczuć to? Chcielibyśmy poczuć takie pole? No zdecydowanie. Ja na pewno bym chciała poczuć. Dobrze. Dla tych z Was, którzy są sceptyczni, możecie poczuć. Może być to Wasze pierwsze odczucie z polem. No może być to dla Was zaskoczenie. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. Co będziemy robić? Za chwilkę będziemy pocierać ręce i będziemy starać się zobaczyć, czy pomiędzy dłońmi coś będzie. Czy będzie jakieś ciepło, jakieś zimno, jakieś igiełki. Każde odczucie inne od takiego naturalnego, które mamy teraz, jak sobie trzymamy dłonie, będzie tym odczuciem czucia pola magnetycznego. Wyobraźmy sobie, że jeżeli mamy dwa magnesy w rękach i my je trzymamy, to one się w jakiś sposób przyciągają, oni w jakiś sposób się odpychają. Czy jeżeli to byłby magnes, to byśmy wiedzieli, że to jest magnes? Tak samo patrzenie na to? No nie, tak? Nie. Musielibyśmy mieć dwa magnesy, żeby zobaczyć, że pomiędzy nimi zachodzi jakaś reakcja, jakieś przyciąganie, odpychanie, jakieś siły występują. W naszych rękach tak samo jest, bo nasze ręce mają ładunki. Dodatnie ujemne. Każdy palec jest albo dodatni, albo ujemny, dlatego kobieta z mężczyzną pasują do siebie, bo mają przeciwne biegunowości. I w tej chwili odkryjemy sobie to i zobaczymy sobie, jak my to możemy na sobie odczuć. To będzie takie pierwsze odczucie, które uświadomi nam, że coś jest. To jest nie tylko wokół rąk, ale wokół naszego całego ciała, że my jesteśmy istotą magnetyczną i za chwilkę pokażemy, jak to przełożyć, żeby to oczyścić, to nasze pole magnetyczne, w którym znajduje się stres, oczyścić. Dobrze. Wszyscy gotowi? Mogę zaczynać? Tak. To zrobimy sobie tak, rozcieramy sobie dłonie. Ja dam sobie tutaj, żeby nie zakłócać mikrofonu. Tak, żeby były trochę ciepłe. Rozcieramy. Są ciepłe? Tak. Dobra, zamykamy piąski. Możemy sobie zamknąć oczy. Robimy sobie spokojny, głęboki wydech przez nos. Długi, spokojny wydech. Na końcu co mówimy? Spokój. Jeszcze raz wdech przez nos. Długi, spokojny wydech. Spokój. Otwieramy oczy. Jesteśmy tu i teraz. Mówimy sobie komendę jest i otwieramy dłonie. Jest. Jest. Teraz zbliżamy ręce do siebie troszeczkę. No ja już czuję. Co czujesz? Opisz. Taki delikatny jakby opór. Jakbym coś właśnie miała między tymi dłońmi. Tak. Czujesz? Skoncentruj się na tym. Takie mrowienie też delikatne. Na ile czujesz od 1 do 10? 7. Okej, czyli jest dosyć mocna. Tak. Dobrze, czyli coś jest. Czułaś to kiedyś wcześniej? No nie. Nie wykonując takiego ćwiczenia nie czułam. Mhm, dobrze, czyli uświadamiamy sobie, że jakby ręce były magnesami. Możemy sobie poruszać trochę w ten sposób. Jest tak jakby przemieszczanie się, coś, jakaś siła pomiędzy dłońmi? Tak. Dobrze. Czuć? Tak. Dobrze. Teraz zrobimy tak. Świadomie zamykamy dłonie, mówiąc nie ma. Nie ma. Dajmy ręce na bok i tak jakbyśmy coś strzepywali. Mhm. Było, tak? Jeżeli ktoś z was poczuł, super, napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, ile z nas uświadomiło sobie, że jesteśmy istotami, które mają pole magnetyczne wokół siebie. I teraz wracając do tego, do twojego pytania, co zrobić. Jeżeli ja już wiem, że mam pole magnetyczne, to następnym i uświadomiłem sobie to troszeczkę, czyli rozwinąłem swoją świadomość do poziomu siebie istoty magnetycznej. Tak. Przyłóżmy, magnetycznej. Mam magnetyzm, tak? Coś jest. Czyli z mojego doświadczenia bioenergoterapeuty ten magnetyzm jest bardzo duży i wszelkie zaburzenia, nie tylko stresowe, ale i różnych organów w naszym ciele mają odbicie w aurze. Bioenergoterapeuta skanuje aurę pacjenta, załóżmy, człowieka i potrafi wyczuć takie zaburzenia. Ja potrafię wyczuć, że ktoś na przykład jest zestresowany, bo to czuć w jego aurze, to widać w jego aurze. Tak. Więc co wtedy możemy zrobić? Możemy udać się w miejsce, gdzie ta aura zostanie oczyszczona. Naturalnym miejscem jest park, las, miejsce, gdzie są piękne, zdrowe drzewa, gdzie jest natura. Dlaczego? Dlatego, że natura z natury swojej ma też takie pole magnetyczne. Tylko, że natura zazwyczaj ma to pole magnetyczne. Ładne, czyste, klarowne, jest zdrowe, nie jest zaburzone. Chyba że gdzieś spłyną jakieś cieki wodne są, czy drzewa są chore, czy z różnych innych przyczyn może być to zaburzone. Ale zakładam, że jest okej i że jest fajnie. Więc samo pójście w takie miejsce, zresztą wszyscy to znamy, tak? Jak idziemy do lasu, to się czujemy lepiej. Tak. Ale teraz rozwińmy to troszeczkę dalej. Skoro ja już wiem, że ja jestem istotą magnetyczną, no to co ja mogę zrobić? Może taki przykład. Akurat nie mam telefonu przy sobie, ale jeżeli miałbym telefon... I nie wiedziałbym, że to jest telefon. Tylko wiedziałbym, że nie wiedziałbym, jakie ma funkcje. Byłby tylko dla mnie taki kawałek prostokątu, szybka, trochę z plastikiem. To do czego byśmy to użyli? Nie wiem, no do wielu rzeczy moglibyśmy użyć, ale nie mam pojęcia. Jakbyśmy nie wiedzieli, że to jest telefon. Moglibyśmy na przykład wbijać nim gwoździe. Tak. Moglibyśmy się nim poskrobać, tak? Tak, moglibyśmy odganiać muchy nim. Moglibyśmy skrbać śnieg z szyby, albo robić różne, albo podkładkę sobie podstawić. Ale teraz, jeżeli rozszerzymy swoją świadomość o to, że to jest telefon i on ma różne funkcje, to nagle okazuje się, że my możemy go włączyć, tak jak myśmy się przed chwilą włączyli na pole magnetyczne swoje. Czyli jeżeli ja włączę to odczuwanie tego pola magnetycznego, włączę ten telefon, to on to on ma różne funkcje. Tak, on ma GPS, on ma latarkę. Mogę zadzwonić, mogę napisać, mogę zrobić zdjęcie. Tak, i teraz zobacz, Agnieszka, co się dzieje, jeżeli ja rozszerzę swoją świadomość o to, że tutaj coś jest i zacznę budować wiedzę, a co to jest, a co ja mogę z tym zrobić, a dlaczego to tak działa? To jeżeli ja mam już taką prostą świadomość, że ja coś mam i mam drugą świadomość, że drzewo też to ma, to w jaki ja sposób mogę usunąć to, co ja mam wokół siebie, będąc świadomy, że to jest i że drzewo to ma, w jaki sposób mogę użyć to, żeby to wyssało ze mnie to coś, co jest wokół mnie, tak? To, co jest zaburzone, czyli ten stres, który tutaj się zrobiłem, tak? I ja niby nie jestem zestresowany, on się kumuluje, gdzieś tutaj jest, czy zawarty jest w moich mięśniach, w mojej skórze, w ciele fizycznym i jest odbicie tego tutaj. Więc co robię? Wyrobię sobie wycieczkę do lasu. Albo do miejsca, gdzie jest jakieś ładne drzewo, z którym mam jakąś fajną relację. Podoba mi się. Czyli szukamy drzewa, które nas przyciągnie. Wizualnie na przykład będzie nam się podobać, tak? Tak. Musi nam się podobać, musi w jakiś sposób przyciągnąć naszą uwagę. To jest pierwsza. Druga, jest jakby taka drugi stopień tego, jest trzeba się zapytać, czy tego drzewa, tak, zapytać się, tak patrzeć sobie i zadać mu pytanie, hej, słuchaj, czy jest okej, żebym z tobą trochę popracował? A może wam się wydać śmieszne, ale zobaczycie państwo, że przyjdzie do was intuicyjnie myśl, tak możesz, albo powie ci, nie możesz i będziesz zaskoczony tym, czemu tak jest. Właśnie. A dlaczego musimy jakby zadać to pytanie i poprosić o zgodę? To jest tak jak taki prosty przykład, załóżmy. Jest kobieta i kobieta, mężczyzna chce zaprosić kobietę i zadaje pytanie, czy poszłabyś ze mną na spotkanie, poszłabyś ze mną do kawiarni, i ona może powiedzieć tak albo nie. Tak. Tutaj, żeby to było tak etycznie zrobione, tak? Podchodzę do tego drzewa z takim szacunkiem. Podchodzę do niego Czyli jak do drugiego człowieka. Trzeba się zachować tak, jakbyśmy podchodzili do drugiego człowieka. Tak. To, słuchajcie, tutaj chodzi już, jest wstęp do telepatii. Bo telepatia polega na tym, że my wysyłamy z siebie informacje, wysyłamy z siebie obraz jakiś z jednego umysłu do drugiego umysłu. I my tutaj, jeżeli ja wiem, że mam pole magnetyczne, tak, czyli drzewo ma też pole magnetyczne, czyli ja zaczynam już komunikację myślami z pola do pola. Z mojego pola magnetycznego wychodzi impuls, który gdzieś ma interakcję z tym polem magnetycznym tego drzewa. I do mnie przyjdzie informacja. I każdy poczuje to? To podpowiedź? Wiesz co, ja organizuję takie wyjazdy w góry, zabieram ludzi, robię tak zwane warsztaty mocy. Ci z Państwa, którzy chcieliby to poczuć, zapraszam na moją stronę warsztaty mocy albo ogrodnik umysłu Maciej Bętkowski, tam ogłaszam i uczę ludzi tego. I naprawdę są niesamowite, ludzie mają odczucia, w jaki sposób wchodzą w interakcję z drzewem i co się tam zaczyna dziać. Robiąc to, mówiąc to w skrócie, zadaję pytanie, drzewo mówi tak albo nie. Jeżeli mówi nie, okej, szanuję tą odpowiedź, tak? Przecież się nie obrażę. I też nie chcę z kimś pracować, kto nie chce ze mną. No tak, bo na siłę też człowieka nie będziemy drugiego zmuszać, żeby chciał z nami porozmawiać, żeby z nami spędził czas. Podchodzę do drzewa, jakby miało świadomość, więc wybieram sobie inne. Patrzę sobie, które ze mną chce w jakiś sposób współpracować. Jeżeli mam już zgodę mentalną, to nawiązuję z nim taki kontakt wizualny. Nie podchodzę od razu, nie biorę, tak jak kobiety, nie biorę za rękę i idę z nią, tak, tylko nawiązujemy jakąś relację. Najpierw wizualną, a później podchodzimy i zaczynamy w jakiś sposób dotknąć tego drzewa, ale nim to zrobię, to ważne jest to, żebym ja nawiązał kontakt wizualny i zdał sobie sprawę z pewnej rzeczy. Drzewo składa się z paru elementów. Załóżmy z trzech. Z korzeni, z pnia i z korony. I teraz co jest w koronie? Co jest w koronie, co jest w korzeniach, co jest w pniu? No z biologii wiemy, tak? To są proste rzeczy, ale my jesteśmy już bardziej świadomi, my jesteśmy już tym telefonem, który jest włączony i ma różne funkcje, więc patrzę sobie na koronę drzewa i widzę sobie, że tam są takie małe baterie słoneczne w postaci liści, które kumulują energię w procesie fotosyntezy, przerabiają ją na sobie na energię elektryczną de facto, która w drzewie, które jest tam kilka ton wody potrafi płynąć w drzewie, transportuje tą energię słoneczną, transportuje ją do korzeni. Po całym następuje wymiana energii. Do każdego zakątka dochodzi ta energia. I to samo jest z korzeni. Korzenie, jak patrzę na koronę, to w wyobraźni mam odbicie tej korony, przełożenie na korzenie, że one są duże, rozłożyste. Jak na górze, tak na dole, jak na dole, tak na górze. Rozumiem. I teraz drzewo u góry ma witalność, ma radość, ma energię, tak? Ma to życie tam u góry. Mogę sobie to wyobrazić w postaci koloru jakiegoś. Wchodząc w korzenie, w korzeniach jest stabilność. Tam jest coś, co trzyma to drzewo w posadzie, tak? Że ono jest, że ono po prostu się nie przewróci. Tam jest energia też stabilności, tam jest energia, ma inny kolor troszeczkę niż tam. Tu u góry jest witalność, czyli jest coś jasnego, tutaj będzie bardziej ciemniejsze kolory, może czerwone, może jakiś brązowy, może jakiś troszeczkę inny kolor. I to samo ta energia jest transportowana, te sole mineralne są transportowane do góry przez pień w postaci tej wody, gdzie cały czas zachodzi wymiana pomiędzy nimi. Jeżeli miałbym to opisać w skrócie, to wyobraź sobie, że to jest taka duża bateria. Taka duża bateria. Ja jako taka malutka bateryjka podchodzę do takiej dużej baterii i moją intencją jest najpierw, co chcemy się pozbyć? Tej negatywnej naszej. Tego stresu. Tak, stresu. Tej negatywnej energii. Ci z Was, którzy nie czują tego, w jaki sposób tego pola magnetycznego, nie musicie, to i tak będzie działać. Mówi się, że ludzie się przytulają do drzew i to jest fajne. To jest bardzo dobre przytulenie do drzew, bardzo to Wam polecam. Aczkolwiek jeżeli zrobicie tą techniką, którą mówię, będziecie mieli bardziej doświadczalne efekty. Tutaj było czuć pole? Tak, zdecydowanie. to jeżeli my podejdziemy do tego drzewa tym razem w inny sposób, zrobimy to tak, będziecie mieli Państwo również odczucia magnetyczne. Będziemy to również czuli, bo ja już podchodzę jako ta istota magnetyczna do czegoś, co jest istotą magnetyczną. Więc będę czuł przyciąganie, wyciąganie. Ważna jest moja intencja. Jeżeli moją intencją jest, żeby zabrało ode mnie stres, czyli podchodzę do tego drzewa, nawiązuję z nim kontakt, mówię, hej, słuchaj, czy ty mógłbyś mi dzisiaj pomóc? Proszę, zabierz ode mnie ten stres, zabierz ode mnie tą chorobę, zabierz ode mnie tą dolegliwość, którą mam. Rozumiem. Nawiązałem już ten kontakt wizualny, widzę sobie, jak to wygląda, co gdzieś jest, mam tego świadomość, podchodzę do tego drzewa, nawiązuję z nim kontakt, staram się go lekko dotknąć, tak? Chodzi o to, żebyśmy nawiązali jakąś taką, po prostu poczuć, jak ono jest fizycznie. Można zdjąć sobie buty, tak? Bo wtedy będzie to jeszcze bardziej ciekawe doświadczenie. Nie trzeba, ale można. Dla tych z Was, którzy nie lubią mrówek, ważne sobie, żeby wybrać sobie takie drzewo, które ich nie ma, bo nie będzie nas to stresować samo to, że coś tam po nim chodzi. Tak. Polecam brzozę. Na przykład fajne drzewa, bardzo dobrze można z tym pracować. Więc jak już podchodzę sobie do tego drzewa, ważne jest, żeby sobie zastosować te oddechy. Czyli robię sobie spokojny wdech, robię sobie wydech, robię sobie wdech. Jak podczas wydechu... staram się rozluźnić. Sekretem odczuwania tego pola magnetycznego było co na początku? Rozluźnienie, tak? Czyli staliśmy się rozluźnić tutaj, poprzez ten spokój. I tu będzie dokładnie tak samo. Jeżeli chcemy dobrze to poczuć, ważne jest, żebyśmy my się rozluźnili, tak? Poczuli taki trochę się rozluźnili. Czyli ta metoda tego oddychania. Tak. Ciało, chodzi o to, żeby puścić napięcie z ciała fizycznego. Jeżeli ciało fizyczne jest spięte, będzie mi ciężko tutaj coś odczuć. Puścić napięcie, starać się jak najbardziej rozluźnić buzię, rozluźnić klatkę piersiową, pójść. Te oddechy nam powinny ładnie ale też pomóc. Świadomość przenoszenia świadomość swojego ciała i świadomość przeniesienia jej do miejsca, które jest zestresowane i puszczenie tego bardzo pomaga. Jestem już przy tym drzewie, stoję, rozluźniłem się. Ważna jest moja intencja, co chcę, tak? Czyli mówię do tego drzewa, hej, słuchaj, zabierz ode mnie ten stres, który mam w klatce piersiowej, zabierz ode mnie ten stres, który jest gdzieś nagromadzony, zabierz ode mnie to, co mi nie służy. Zamykam oczy, dotykam tego drzewa dwoma rękoma, mogę dotknąć czołem, zaczynam spokojnie, głęboko oddychać i oddaję się temu procesowi. Zobaczę, co się będzie działo. I w tym momencie ja i większość studentów, którzy przyjeżdżają na takie warsztaty, czują na przykład bardzo silny magnetyzm albo w czole, albo w brzuchu, albo w klatce piersiowej i czuć, jak to twoje pole magnetyczne, drzewa wyciąga z ciebie coś. To jest dosłownie uczucie wyciągania. Czasem jest to tak mocne, że możecie być Państwo naprawdę bardzo zaskoczeni, jak to działa. Co robimy? Stoimy sobie tak długo, aż czujemy, że to wyszło. Możemy pomóc temu wyciąganiu poprzez długie, spokojne, świadome wydechy. Czyli tak jakbym wydychał tą częścią ciała, która jest wyciąganie, tak jakbym tą częścią ciała robił wydech jeszcze i starał się puścić ten stres, puścić to napięcie, żeby ono wyszło sobie. Stoję sobie i pozwalam, żeby ten proces był. I mówię, zabierz ode mnie. Uwalniam się. Komendy są ważne, tak? Tu była komenda spokój. I mogę następną komendę dać. Uwalniam. Puszczam. Uwalniam z siebie stres. Tak. Oddaję. Tak. Będzie wyciąganie ze stóp, będzie wyciąganie z kolan, z brzucha, z klatki piersiowej, z czoła, z mięśni. Każdy będzie miał inne odczucie. Rozumiem. Ale to będzie też różne te miejsca, w zależności gdzie u nas się kumuluje ten stres najbardziej? Tak. Najczęściej z mojego doświadczenia stres kumuluje się w okolicach dolnej partii brzucha. Tak? Tutaj trzecia czakra, emocja jest przyblokowana, jeżeli gdzieś coś nas zdenerwuje, ten ośrodek, nie mówimy o czakrach, na razie mówimy po prostu o brzuchu. Tutaj jest przyblokowanie, nie wyrazimy tego gardłem, więc może być tutaj, stres może być skumulowany tu przy gardle, jak również jelita, dolna część brzucha. Ramiona, tak? Tutaj też, bo czuję, że jestem tutaj, więc tu może być. Każdy ma inaczej, ale głównie przeważnie jest dolna część brzucha, gardło, ramiona, plecy. No czasem widać, ludzie mają tutaj mają to nagromadzone. I zaczyna to wychodzić. Stoję tak długo, Aha. Aż zaczyna to puszczać. I poczujemy, że już wszystko, tak? Tak. I potem czasami trzeba bardzo długo stać? Wiesz co, tak, ale radziłbym zrobić to kilka razy. Czyli zrobić sobie taką rutynę. Nie da się tak jakby czegoś, co jest tak długo trwało. Na przykład lata nagromadził się stres, przewlekły. Tak, żeby to tak, trzeba trochę z tym popracować. Trzeba trochę nawiązać z tym kontakt. Trzeba trochę powypuszczać. Po troszku. Tak. Mhm. Drzewo da ci znać, kiedy już jest koniec. Ono też ma jakby swoją pojemność. Wow. Fajnym, ciekawym elementem jest, jak włączycie do tego wizualizację. Czyli jak będziecie sobie, jak będzie to wyciąganie, będzie to wtedy, no gdzie byśmy puścili ten stres? Do góry czy na dół? Na dół? Na dół, do ziemi, żeby się uziemiły te ładunki. Podchodzę do tego, że jest to taka poduszka elektrostatyczna i te ładunki elektrostatyczne, które są, trzeba je uziemić. Ludzie się nie uziemiają. My chodzimy w butach, które tak, są gumowe, podeszwy mają i się nie uziemiamy. Więc jakbyśmy chodzili częściej na bosaka, to byśmy to uziemiali. No to jest na pewno też ciekawy bardzo temat, ale myślę, że ten już oziemienie w kolejnych odcinkach poruszymy. Bardzo chętnie. Bardzo... Uważam, fajne metody podałeś, proste, które każdy może zastosować. Metodę oddychania w każdym momencie. Tutaj, jeżeli chodzi o drzewo, to tylko musimy sobie znaleźć dostęp do drzew, żeby sobie właśnie wybrać to drzewo, żeby dostać zgodę i móc wykonać właśnie to oczyszczanie, powiedzmy tak to nazwę. Myślę, że jeszcze mógłbyś nas nauczyć bardzo dużo podobnych metod, ale nie na wszystko na raz. Więc myślę, że te metody dzisiaj już dla osób, które będą dopiero zaczynać swoją przygodę, są wystarczające. I myślę, że spotkamy się w następnym odcinku i poruszymy kolejne tego typu bardzo ciekawe tematy. Pozwól tylko, że jeszcze dokończę. Jeszcze dwa zdania. Jasne, bo jeżeli jesteśmy w tym procesie i to wychodzi, to jest proces połączenia, tak, ale jest proces wyjścia. Musi być wejście, tak, i musi być proces wyjścia, tak jakby robiliśmy na początku. Z drzewem jest dokładnie tak samo. Jeżeli wychodzę, wiem, że już czuję, że już jest wystarczy, tak, wysłałem to do ziemi, z wizualizacją to się gdzieś uziemiło, tak, to czuję, że już jest wystarczy, to odchodzę świadomie, nim odejdę od tego drzewa, mogę powiedzieć: hej, słuchaj, a co byś chciał, jaką informację chciałbyś ode mnie w zamian? Co chciałbyś, żebym ja tobie dał? Co chciałbyś się dowiedzieć? I drzewo ci powie: słuchaj, powiedz mi, jak to jest jeździć na nartach. Powiedz mi, jak to jest czuć miłość. Powiedz mi, jak będziecie zaskoczeni, że przyjdzie informacja. Jeżeli zadacie pytanie, musi być wymiana informacji, wymiana energii. Ty coś oddałeś, drzewo coś do ciebie zrobiło, zrób coś dla niego. Zadaj mu pytanie w myślach. Hej, jak mogę ci się odwdzięczyć? Co chciałobyś wiedzieć z ludzkiego życia na przykład? Przyjdzie do ciebie informacja, wyobraź sobie, że ty masz w postaci to zdjęcia z Polaroida i tak jakbyś z twojego MMS-em wysłała to do pamięci drzewa, włożyła to do jego powerbanku, albo opowiedziało mu: słuchaj, to jest tak, tak, tak i tak. Jak to powiesz, to jesteś gotowa, żeby wyjść z procesu. Tak? Wiesz, że już jest koniec, mówisz sobie koniec, otwierasz oczy, wychodzisz z tego procesu, patrzysz na drzewo, mówisz dziękuję i odchodzisz sobie w swoją stronę. Czyli proces przywitania, wejścia w proces, podziękowania i wyjścia. Super, to bardzo dobrze, że tutaj wspomniałeś, ale nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Jeżeli to drzewo ściąga z nas ten stres, tą negatywną energię, czy co on z tym zrobi? W sensie, żeby nie zaszkodziło to było drzewu. No tak, to jest ciekawa uwaga, którą zwróciłeś. Radzę, żeby wybierać sobie drzewo, które są ładne, duże, proste. Starsze od nas. Nie wybieram sobie małej brzuski, takiej, która jest młodziutka, tylko wybieram sobie duże drzewo. Ważne, żeby to robić w ciągu dnia, jeszcze nie późno wieczorem. Drzewo ma też swoje cykle. Drzewo żyje swoimi cyklami. Czyli duże drzewo. Drzewo sobie to uziemi tą energię. Ma duże korzenie, sobie ta energia z nas spokojnie zejdzie. Więc jeżeli jest to ładne, duże, proste, zdrowe drzewo, tak zaznaczam... To wtedy ona sobie... Czyli nie zrobimy krzywdy. Nie, myślmy pozytywnie. Tylko musimy po prostu zdrowe, takie ładne, wysokie, z ładną koroną wybrać, tak? Tak. Dobra, super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Z przyjemnością. Dzięki. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Moim gościem dzisiaj był Maciej Bętkowski, bioenergoterapeuta, instruktor metody Silvy. Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka wnieśli Państwo dużo cennych informacji, które wykorzystacie w swoim życiu. Zapraszam do następnego odcinka. Był raz człowiek młody, wygrywał zawody, maraton biegał, rześki i zdrowy. Jednak czas płynął i zmieniał się człowiek, a wraz z nim stawy i wiek. I przyszła doń pomoc prosto z natury, laurosy krople, stawał sam krem.